Rozkochiwał, mordował i okradał. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zgromadziła materiał dowodowy, który pozwala oskarżyć Mariusza G. o zabójstwo trzech kobiet. Pierwszego zabójstwa podejrzany dopuścił się wiosną 2016 roku, a kolejnych w październiku 2018 oraz 7 czerwca 2019 roku. Po dokonaniu tych zbrodni mężczyzna podjął szereg działań mających na celu ukrycie przestępstwa. W tym oraz w oszustwach pomagali mu pozostali oskarżeni, trzy kobiety i mężczyzna. Między innymi z jedną ze współpodejrzanych udał się za granicę Polski, skąd wysyłał do członków rodziny zabitej kobiety wiadomości SMS. Z innymi podszywającymi się pod zamordowane uzyskiwał pełnomocnictwa do ich reprezentowania i przejmował ich mieszkania. Jak ustalono, podejrzany na dane osobowe zabitych wcześniej kobiet zawarł 5 umów kredytowych na kilkaset tysięcy złotych. Przywłaszczył ponad 170 tysięcy z tytułu zawartej przez jedną z nich ugody sądowej z ubezpieczycielem. Troje podejrzanych jest w areszcie, wobec pozostałej dwójki zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Podejrzanemu Mariuszowi G. grozi kara od 12 lat więzienia do dożywocia, jednej z podejrzanych od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast pozostałej trójce kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie już skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia wobec wszystkich podejrzanych.